Od kilku lat media w Polsce spekulują bardzo głośno na temat twojej ewentualnej walki z Krzysztofem Diablo Włodarczykiem. Dużo się mówiło na ten temat. Ja pamiętam sytuację ostatnio. Jak słyszę to nazwisko, to od razu ręce się, pięści się podnoszą. Już od razu ręce się zaciskają. To ja się może odsunę trochę jest bardziej. Jestem bezpieczny. Jest okay. Jestem Zobacz. Bezpieczny. Okej. Okay. Ja w innej wadze boksuję. Krzysztof... Ale masz przewagę, szybkość. To by się dopiero okazało. Pytanie o Krzyśka Włodarczyka. Ostatnia sytuacja po Polsat Boxing Night. Po twojej ostatniej walce Krzysztof podszedł. Mówiliście o tej walce, mówiliście, że chcielibyście dać wielkie widowisko kibicom. To jak ty oceniasz, patrząc na rynek promotorski, patrząc na rynek bokserski w Polsce, szanse na to, że do tej walki w ciągu kilku najbliższych lat rzeczywiście dojdzie? Zacznę od tego, że Krzysiek to przede wszystkim sympatyczny pięściarz, sympatyczny człowiek. Dziwne, że to powiedziałem, nie? Natomiast myślę, że często jest tak, że to, co on mówi, to ktoś po prostu kazał mu to powiedzieć. Ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie. Myślę, że ten pojedynek na pewno zelektryzowałby polską publiczność. To jest wyczekiwany pojedynek przez polskich kibiców. Na pewno byłby bardzo ciekawy. Myślę, że rok, dwa lata wcześniej byłby ciekawszy. No zwłaszcza 2-3 lata, kiedy Krzysztof był mistrzem świata w UBC. Dla ciebie była. Była taka sytuacja, że on był mistrzem świata, ja byłem mistrzem Europy, więc to byłoby bardzo fajnie promować i byśmy sprawdzili, kto jest lepszy, czy mistrz Europy, czy świata. No ale to już, tego już nie ma i trudno o tym mówić. Ja oczywiście chciałbym tego pojedynku i zapewne Krzysiek też, ale pytanie, czy ktoś oprócz nas tego pojedynku by chciał, bo to, że ja chcę, pytanie, ją chcę. Pytanie, czy ktoś miałby pieniądze, żeby wam zapłacić, bo wydaje się, że tak naprawdę na polskim rynku chyba tylko Polsat byłby w stanie zorganizować taką walkę. No raczej tak, na pewno bym powiedział, że tak, że ten pojedynek mógłby być kolejną galą z cyklu Polsat Boxing Night. Walka wieczoru. Na pewno, bo ten pojedynek na walkę wieczoru zdecydowanie zasługuje. Trudno powiedzieć, nie ma jeszcze co płakać nad rozlanym mlekiem, bo być może ten pojedynek będzie i polscy kibice ten pojedynek będą oglądać na stojąco. Na chwilę obecną nie są prowadzone żadne rozmowy i jakieś tylko od czasu do czasu spekulacje medialne. Ale kto wie, czas pokaże. Dużo było uszczypliwości między wami, złośliwości w tych wszystkich wywiadach, których udzielaliście w ostatnich latach. No nie przesadzę, ja byłem zawsze bardzo miły. No, czym mogłem Krzysia obrazić? Rzeczywiście z uśmiechem na twarzy mówiłeś, że nie jest dla ciebie żadnym rywalem. Nie pamiętam, tak było. Widziałem takie wypowiedzi. Dzisiaj chyba jesteście, no, przynajmniej w Krakowie, wtedy, kiedy stanęliście razem przed kamerami, wyglądało to tak, jakbyście byli serdecznymi kumplami. Może serdecznymi to trochę przesada. Natomiast tak jak on szanuje mnie jako sportowca, tak ja szanuję jego. Więc miło było z jego strony, że jak przyszedł. Tak, jak tak będziecie mówić, to ta walka się nie sprzeda dobrze. Jest. Może trochę trasztoku potrzeba. Jest. Nie, myślę, że ten pojedynek nie trzeba już go promować, bo on już jest wypromowany, więc nie ma co tu siać jakiejś złej krwi. Wiesz, ja mam coś takiego, że jak widzę Krzyśka, to wiesz, od razu ręce się zaciskają i kociuruchy się mi włączają, więc. A przy Krzysztofie? Więc myślę, że żadna konferencja, żaden wywiad na temat Krzyśka nie jest nudny. Ostatnio trochę zaiskrzyło między tobą a Krzysztofem Głowackim i nawet napisał ci na Facebooku. Jaki chamco? Teraz cytuję, z chęcią rozwalę ci ryja. No, bardzo ostre słowa jak na Krzysztofa Głowackiego. Czego ty się spodziewasz po ewentualnym pojedynku z nim? Bardzo brzydko. Nie wolno tak mówić. Bardzo nie, nieładne. Bardzo nieładne słowa. Buźka, nie ryj. No widzisz, jaki bezczelny. Czego się spodziewam? Musisz się teraz odgryźć, trochę złej krwi. Krzysiek, zabiję cię! Od razu lepiej. Nie. Myślę, że Krzysiek się chyba trochę się denerwuje, bo nie walczy i
Myślę, że niektórzy ludzie próbują na siłę coś stworzyć, coś zbudować, czasami bezpodstawnie. Myślę, że sposób na promocję, czy pojedynka z Głowackim, pojedynku z Głowackim, czy z Diablo, jest zupełnie inny i lepszy. Niekoniecznie trzeba komuś rozwalać ryja. O, pięknie to zacytowałeś. A co ty sądzisz w takim razie o tego typu sposobie promocji walk bokserskich, kiedy dwaj pięściarze, pomijając nazwiska, rzucają się na siebie na konferencji prasowej, albo o tym całym cyrku, który przez ostatnie dwa lata robił Tyson Fury? No ja mam trochę mieszane uczucia, bo tak, z jednej strony to na pewno to wzbudza zainteresowanie mediów i o tym się mówi, że ten zrobił to, ten powiedział tamto i w ogóle w oczach miał diabła, że kogoś zabije, rozszarpie. Natomiast z drugiej strony pytanie, czy to jest promocja boksu, czy to jest antypromocja boksu. Bo teraz trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą. Która matka, mając 12-letniego syna, powie mu: synu, idź na salę bokserską, tam właśnie takie środowisko jest. Czy to jest promocja boksu, czy to jest antypromocja boksu? Ty na to pytanie już odpowiedziałeś w jednym z wywiadów, bodajże z Super Expressem. Mówiłeś, że przez takie zachowania ludzie mają bokserów za debili. Ja powiem ci, do tych słów się nie odniosę, ale odniosę się do mojego ulubionego wokalisty, nieżyjącego już, ubolewam nad tym. Ryśka Rydla, którą śpiewał: zawsze warto być człowiekiem. I myślę, że tutaj niektórzy powinni wziąć sobie to do serca, bo tak jak powiedziałem, że bracia Kliczko, czy oni coś robią, nie wiem, rzucają w kogoś w cudzysłowie mięsem i tak dalej? Nie. To są ludzie, którzy, ich zachowanie jest inspiracją dla młodzieży, dla początkowych adeptów boksu, sportu, i oni śrubują rekordy w niemieckich telewizjach, a nie są Niemcami i nawet nie mają ich obywatelstwa i nawet tam nie mieszkają. Po 12, chyba rekord jest nawet 17 milionów. To jest, nie wiem, Niemcy mają 80 milionów, to jest, zobacz, jaki to jest procent niemieckiego społeczeństwa. Bo ludzie chcą się utożsamiać z dobrem. Zło ma krótkie nogi. Ale to, jak to zabrzmiało? Zabrzmiało bardzo górnolotnie, bardzo górnolotnie.